No a i Antoni, który mnie pogrążył, ale Antoniemu możemy wybaczyć wszystko. Pytanie, czy będą jeszcze opowiadania i czytanki? Będą, jako że się rozwijamy. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale na razie słuchamy się w dość kameralnym gronie. Aczkolwiek dzisiaj, można powiedzieć, używając nomenklatury trójkowego osobowego, na peronie prawdziwy tłok ale na razie nie rozpychamy się z informacjami bo cały czas się uczymy i w zasadzie spotykamy się tylko w gronie, w gronie wtajemniczonych rozwijamy się będą goście będą też i czytanki wydaje mi się że za tydzień tak naprawdę do tego zwyczaju powrócimy a dzisiaj żeby nie wyjść z sprawy za chwilę Ols niesamowity nowy projekt jednoosobowy być może, kto wie na dłużej się u nas zalęgnie, a jeżeli koleżanka która wydaje płytę zgodzi się na to by dać nam parę egzemplarzy na płytę przechodnią to być może powrócimy też i do tego zwyczaju Ols a później na Syberię jako, że nowa płyta to się nazywa Wedan o i skoro jesteśmy przy Rosjanach, to taki to fragmencik z niezawodnego Pielewina. O, niby tak od czapy, ale właśnie powiedział Czanin. Na czym polega główna osobliwość rosyjskiego cudu gospodarczego? Główna osobliwość rosyjskiego cudu gospodarczego polega na tym, że gospodarka zapada się coraz głębiej w... w dupę, podczas gdy biznes rozwija się, krzepnie i wychodzi na arenę międzynarodową. A teraz pomyśl: czym handlują ludzie, których widzisz dookoła siebie? Czym? Tym, co jest całkowicie niematerialne, czasem antenowym i przestrzenią reklamową. W gazetach albo na ulicach. Ale czas sam w sobie nie może być antenowy, dokładnie tak samo jak przestrzeń nie może być reklamowa. Połączyć przestrzeń i czas poprzez czwarty wymiar, pierwszemu udało się Einsteinowi. Stworzył taką teorię względności, może obiło ci się o uszy. Władza radziecka także to robiła, ale paradoksalnie, o tym wiesz. Ustawiali więźniów, dawali im łopaty i kazali kopać rów od ogrodzenia do obiadu. O, tyle z Pilebina, do którego dzisiaj jeszcze powrócimy. A teraz Ols i Wenan Kolat z Syberii.